Siemano, strzałeczka, witajcie, z tej strony Mafia Solec, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od Ara do Hektara FS17 i ze mną Adaś. No cześć. No dzisiaj tak samotnie, na razie czekamy, Tanasa nie ma, bo jest w szkole, też wczesna godzina, jak widzicie, nagrywamy. W poprzednich dniach chciałem naprawdę odpocząć, gardełko sobie wyleczyć, żeby już wreszcie dzisiaj dla was nagrywać. Mam nadzieję, że ten odcinek jeszcze zobaczycie. Adaś, dzisiaj jest wtorek, tak? Oczywiście. Tak. Że zobaczycie ten odcinek jeszcze we wtorek, jeśli nie, to jest środa, także życzę wam miłego dzionka i prawdopodobnie już będziecie mieli wolne, bo wielki czwartek wielkim krokiem. A w dzisiejszym odcinku wielki zestaw idzie bokiem. Fendt wraz z naszym gruberkiem. Powiem wam pierwszy raz, tyle już gruber mamy czasu, ja jeszcze akcji gruberowania na swoim kanale nie miałem, co mnie bardzo cieszy, wreszcie zrobimy. Później też zapowiada się bardzo fajna akcja, której jeszcze na kanale nie było, będziemy sobie wałować, ale nie po orce, jeszcze mi czasami gdzieś coś stanie, jakiś kłaczek. Nie po orce, ale po kukurydzy. Muszę przebić, bo nie dam rady. Także będziemy sobie mulcherować, czy jak to się tam zwie, i my zasiadamy do fenda, a Adaś ogólnie już sobie tnie kukurydzę. Tak, w tym momencie susza taka, że później wam pokażę tam habry, mama jeszcze nie obcięty. Mocnica prasowianka. Mocnica prasowianka się da na pełnej, kukurydza się kładzie, prawie jak drzewa, gdy biegnie jakiś orangutan. Czekajcie, musimy sobie rozłożyć. Ogólnie tak, no nie ma od zera, to wiecie, ale już powoli brączuś będzie, miejmy nadzieję, że powracał na dniach. Tak, myślę, po świętach bardziej. O, właśnie, bo teraz jeszcze ogólnie musicie się przygotować, że raczej na święta będzie lekka przerwa, no bo wiecie, święta świętami, ale trzeba też czasami odpocząć. Ja będę dzisiaj sporo nagrywał, bo też wieczorkiem mecz, do meczu chcę naprawdę ponagrywać, następne dni trochę wyjazdów, szmerów, bajerów. I mam nadzieję, że do piątku mi filmików starczy. Dobra. Jak się ponagrywam? O, pięknie, dobrze, kierownica nierozłożona. Ja już nagrywam jak w bizonie, czekajcie. O, musisz stanąć, tak jak ja. Już stanąłem, teraz już jest gitara. Moim zdaniem Fendt teraz zarąbiście pasuje, jak sami widzicie, tutaj do gruberka. Nie nosi, nie tam powietrze z łopun nie schodzi. Także tutaj naprawdę można sobie fajnie podziałać. Adaś ma tam podstawione dwie przyczepki, no na kukurydza to nawet sypie. Z tego co patrzyłem, objechałem poprzecznie jak tam Adasiowi, bo chciałem naprawdę zobaczyć, jak będzie szło. Trochę idzie, nie to jest. Myślę, że no w dwójkę damy sobie dzisiaj jakoś radę. Mówię, jak fajny odcinek jest przyszykowany, ja was bardzo serdecznie już na następny dzień albo w najbliższych dniach zapraszam do Adasia, bo zaraz i po moim odcinku lecimy również sobie nagrać jakiś odcinek do Adasia, żeby chociaż to od Ara na tych naszych kanałach się pojawiło. Do tego na dniach powinniście mieć farm menadżera, to też powinniście sobie pooglądać, bo będziemy się rozbudowywać. Myślę, że odcinek singla fajnie się pojawi. Tak, fajny odcinek singla się pojawi, bo mam naprawdę mega zajebisty zestaw. Ale nie będę wam spoilerował, to sobie znowu zobaczycie. Oczywiście widzę, że obydwoje na singla mamy ciekawe zestaw. No i tu naprawdę, kurna, mega się cieszę, także spoczko. I tak jeszcze z ogłoszeń parafialnych. Ogólnie teraz tak, na samym począteczku. Wiosna idzie, śnieg pada. Łowok przycisku subskrybuj, a jeśli nie subskrybujesz, drogi kolego, zasubskrybuj. Jeśli ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Obok jest taki fajny dzwonek, jak krowa czasami ma, Milka, jak w telewizji mogliś tam widzieć kiedyś. A jak nie, to takie. Tylko że u nas jest normalna. Tylko u nas jest taka normalna, jest taki dzwoneczek. Pewnie wielu z was ma go zaznaczonego. Ale w nim teraz od niedawna pojawiła się taka opcja, aby przychodził, trzeba zaznaczyć, jak to jest dokładnie, powiadamia o wszystkich. Tak, powiadamia takiego. Znaczy jest coś takiego jak trzy opcje powiadomień, czyli zaznaczacie wszystkie powiadomienia, bo YouTube nie wiem czemu, ale ustawił prawowicie od czasu do czasu. Takie od czasu do czasu, przypuśćmy, raz na 20 filmów albo raz na 15. To jest bardzo słabe. Raz po 5 godzinach, jak wrzuci film, raz po 5 minutach, raz od razu. Nie mówiąc już o live'ach, bo to już w ogóle. To jest najgorsze, no bo live trwa 2 godziny, ale da komuś po 5 godzinach. Także mordy, no tutaj YouTube trochę skraca, więc mordeczki, no chociaż my się nie dajmy, jeżeli możecie, wejdźcie, zaznaczcie, aby wszystkie powiadomienia wam przychodziły, żebyście wiedzieli, że te odcineczki są i się pojawiają, bo będziemy chcieli, aby ta aktywność była na tych kanałach. Troszkę ostatnio choroby, jak i Adasia, tak i mnie, teraz zubrączka praca wykluczyła od tej aktywności, ale damy jakoś sobie radę. I tak nie jest tak tragicznie, czasami były trochę dłuższe te aktywności. Nieaktywności, przepraszam. Także mordeczki, rąbnijcie sobie tam dzwona, ale jest jeszcze jedno, ale jeżeli macie nowy wygląd YouTube'a, bo taki się też zmienił w niedalekim czasie, musicie zmienić sobie na stary, ponieważ YouTube
od razu z marszu, gdy mieliście kiedyś zaznaczone powiadomienia w dzwoneczku i zmienił wam się nowy wygląd, to teraz już tego niestety, ale nie zmienicie, aby wam pokazywało... Nie macie takiej opcji. No, nie macie takiej opcji, żeby zmienić teraz na wszystkie powiadomienia. Musicie cofnąć się do starego wyglądu, zmienić sobie to, automatycznie wam tam YouTube już to jakoś zapisze. Po kolejnym wejściu na bony i ogłoszeniach parafialnych, mordy, bo to jeszcze w farmingu chyba wam nie wspominałem, jest bardzo fajny konkurs, link znajdziecie do niego w opisie. Jest konkurs na wygranie właśnie drona DJI Phantoma trójeczka. Naprawdę warto, bo jest prosty konkurs. Trzeba zlajkować posta, trzeba udostępnić i wysłać zdjęcie. Zdjęcie dosyć łatwe, po prostu ma być zrobione jakoś z góry. Nie wiem, może ta se nawet i na krzesło wejść. A chyba, że ma tam 2 m10 wzrostu, albo nie wiem, więcej. Po prostu musi być coś z góry, może być z bina, z domu, ze stodoły, nie wiem, od sąsiada z drzewa. Nie musi być nawet rolnictwo. Wystarczy, że będzie to zdjęcie miało to coś w sobie. Musi być jakiś fajny klimat, wiecie. Więc nawet jeżeli ktoś nie jest rolnikiem, bo wiem, że i ludzie tacy nas oglądają, nie wszyscy mają rolnictwo, więc każdy z was może wziąć konkurs, a naprawdę warto. Widziałem, że już naprawdę bardzo dużo ludzi wzięło udział, ale jeszcze dla 19 osób też są fajne koszulki z napisem mały, ale wariat, także bardzo serdecznie was zapraszam. Konkurs jeszcze jest przez 2 tygodnie ponad, także myślę, że akurat teraz Wielkanoc, może jakieś pomysły na fajne zdjęcia, czemu by nie, więc ja was bardzo serdecznie, mordy, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. A my dzisiaj już teraz wreszcie po ogłoszeniach parafialnych możemy zejść i się brać powiem, za robotę. Nie powiem, ambona były ogłoszenia parafialne, ale myślę, że teraz intencje mszalne na bieżący tydzień też muszą być. Dobra. Niestety właśnie te intencje są bardzo smutne, gdyż ponieważ nawiązując nadal do YouTube'a, dowiedziałem się taką wersję, że nawet jak zmienicie, chociaż zmieniajcie to, co Bolek powiedział, to YouTube jest tak popieprzony, że i tak cofnie wam do tego środkowego, bo miałem parę takich właśnie komentarzy i parę takich wiadomości, że zaznaczali ludzie, nasi widzowie, a następnego dnia wracali i patrzyli, że nadal od czasu do czasu. Więc... Powiem wam, nie wiem po co to zrobili, nie wiem czy ktoś ktoś se chciał oglądać YouTubera raz na 2 tygodnie, czy nie mam w ogóle pojęcia. Jeżeli dajesz komuś przycisk subskrybuj, to znaczy, że chcesz go oglądać każdy odcinek. Każdy film, no, i teraz nie wiem, porąbali z tymi dzwonkami, nie wiem czy chcieli wyłączyć nieaktywne konta czy co, no ale to zresztą oni i tak robią czyszczenie subów co jakiś czas, więc ten nieaktywne konta usuwają. Samo czyszczenie subów to już jest jedna wersja, że odsubskrybowuje, jak nie masz subskrypcji, to nie ma nic dzwoneczka, tak? Tak. Więc to, żeby słabo. Robią udogodności, które potem jednak trochę spalone są, to jest słabe, no ale nic, no, to jest YouTube i... Ja o tym właśnie chciałem sobie pogadać na odcineczku singla, bo właśnie taki temat o YouTubie se chciałem poruszyć. Tak se troszkę właśnie pogadać o tym wszystkim, co się teraz na tym YouTubach dzieje, na innych portalach tam społecznościowych. Także se na singla tam pogadamy o tym właśnie. A dzisiaj myślę, jeszcze... Że... Właśnie, Adaś, jak ci sypie? Powiedz mi... Jeden zbiornik już poszedł. O kurde. No to myślisz, że jeszcze będzie w tej sekundzie jak były intencje mszalne na bieżący tydzień. Aha, no to kurczę ładnie, to tam syp, no myślę, że... Już 1,5 tony poszło kolejnego. No jeśli chodzi o kukurydzę, to naprawdę bardzo fajnie sypie. My sobie jeszcze chwilkę pogruberujemy, później pojadę też troszkę pociąć, może? Zobaczymy jeszcze, no na pewno... Myślę, że najpierw mógłbyś te wały na koniec byś sobie mógł tutaj... Znaczy nie, no ty, no ja powałować muszę po kukurydzy, nie? No więc ja to musi tam, wiesz, ciąć trza i no czym prędzy tam przez mieza. Sorry! Więc tam też mi ciężko będzie, na pewno wały będą na samym... Niestety, ale koszenie tu bardzo wolno idzie. No, na samym końcu, więc trzeba jak najwięcej terenu. Ale mi się zdaje, że siostra ze szkoły chyba ci wybrała. Nie, jeszcze na pewno nie, o 15. Na pewno? Na pewno. Sakra, no to dobra. To znaczy mama tam na pełnej. 4K pewnie. 4K odpalone wszystko. Back.com. No ale dobra. Tu już Mietek z dziećmi na Wielkanoc wjeżdża, jak widzicie, na po prawej stronie jepem jadą. O, jepem na spokojnie. Jadą? Pewnie jajeczka poświęcić. Kurde, powiem wam, 4 dni teraz tak praktycznie bez większego nagrywania, bo to gardło naprawdę nie chciało się, uwierzcie, gorączka trzyma, to nic się nie chce, oczy bolą, szczypią. I tak się zamierzałem do tego nagrywania, ale po krótkiej przerwie sobie odpuszczałem, bo mówię, nie ma sensu, lepiej to troszeczkę wyleżeć. Dużo nie leżałem, ale i tak mimo wszystko wypocząłem i jak wiadomo, weźmie się na te leki. Krócej ode mnie. Ja też leków, no nabrałem się tych leków niemiłosiernie dużo.
to też wiedziałem, że mi to pomoże po jakimś czasie, no i naprawdę dosyć szybko dało radę. Ogólnie dzisiaj, wczoraj, jak już wiecie sami, ostatnio wspominałem w Pure Farming, no miałem na testy ten internet z T-Mobile, no niestety, tak jak podobnie myślałem, tam jedynka pobierania, 3 upinania, momentami rozłączało z LTE i przełączało na 2G plus do 3G. No. Pamiętaj, i tak to jest lepiej niż jak ja przywiozę swój. Tak, 0, 0, tak, 0, 0, 6. No ale to jeszcze nic nie daj, daj mnie dokończyć, co się działo dalej. Dobra. Także no tamten miałem w tamtym tygodniu, on ogólnie jeszcze u mnie jest, bo mam go na 2 tygodnie, ale go nawet nie testuję. Dzisiaj może wrzucę na nim film, wyniosę laptop gdzieś, nie wiem, za oborę z tym do internetem sąsiada, do sąsiada i niech się to wrzuca, na może jakiś zasięg załapie wreszcie czy coś, albo może na stodołę wejdę. Ty. No co, no kościół, cmentarz, ja i 3 tu sąsiadów nie ma, właśnie jest na tym zadoleniu, gdzie nie ma w ogóle internetu, nie? Chłopie, ja już mam plan dla ciebie. No. Naładuj lapka do pełna. I na dzwonnicę. Podłącz internet. Jedź do miasta, kurna, na parking pod Kauflandem, stajzę. 10 minut. Wrzucę to w pół minuty i No myślę, że z takim internetem, albo, bo... Albo zostaw i zrób zakupy i wróć. 50 upinania. Żebym wiedział, bo wcześniej już byłem dzisiaj w Gostyninie, no właśnie i teraz kontynuując dalej, no niestety dzwoniłem tam do nich, próbowaliśmy to ustawiać, się nie udało. No ale tutaj właśnie pozdrawiam, no, ode mnie T-Mobile, w miarę taki naprawdę spoko ludzie. Chcieli to jakoś mi ogarnąć, no i dali mi kolejny. Tylko dali mi teraz taki bardziej, że tak powiem, nie przenośny, tylko bardziej stacjonarny. Taka wielka pucha, jak może głośniczki, jak czasami są, wiecie, te JBL-a, tak dobrze mówię? To trochę taki większy, biały. Marka, ale... No, mniejsza z tym. Także wczoraj mi to dali, podłączyłem sobie to, z nadzieją, że mówili, że będzie, no, powinno być lepiej, nie? No to w pierwszych momentach w ogóle nie chciało mi złapać połączenia, ale jak już złapało mi połączenie i leżał sobie on pięknie na parapecie, no to ogólnie miałem 2500 pingu, jakość rozmowy wynosiła 3% na TS-ie i tak, speed test wyniósł 1, a podczas pobierania, niestety wyrzuciło internet i nie można było przy 5 razach ukończyć ani jednego speed testa. Więc sobie po prostu odpuściłem, no bo mówię, że nie będę teraz ciągnął przez 2 wsie kabla, żeby u kogoś to innego podłączyć, żeby mieć tu zasięg. Jedynie powiedział mi, że pocieszył mnie tutaj z tym, że no T-Mobile ma działać coś w ten deseń, że będą montowali anteny, będzie serwis przyjeżdżał, montował antenę i będą sprawdzać, jak z zasięgiem wtedy. No to jedynie takie coś mnie ratuje, ale jeszcze dokładnie nie wie kiedy, może to troszeczkę jeszcze potrwać, więc no, na ciebie razie to muszę zbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi tu o anteny, jak już zacząłeś ten temat, to byłoby coś w podobie taka antena jak ja mam, co nie? Puszczona przez okno, na dachu, zamontowana. No i jest, no ja sam sobie w domu miałem już, no nawet dobrą prędkość, tak? Wiadomo, ale ty, mi tam stary, ale jak ja jadę do ciebie więcej, i Karolina, czy ja, my mieliśmy full zasięg u ciebie, rozumiesz? No to jest, kurde, to jest całkiem inaczej. U mnie Orange plus Play i chyba T-Mobile ma stację, kurczę, na polu, nie wiem, 300-400 metrów od mojego domu. No to tak samo jak ja mam stację z tego, to ja mam stację tą swoją od mojego internetu, tylko że oni po prostu nie mają lepszych internetów, nie? Tak, ten jest mój prawie jeden z najlepszych. Przy czym mówię najlepszy, to jest 6 pobierania i 1 wrzucania, tak? No. Niestety, takie już nasze życie ciężkie jest, że na wsiach nie będziemy mieli zajebistego internetu. Ale niektórzy, jak ja widzę wsie, to mają naprawdę zajebiste internety. Wiesz co, wsie, no znaczy, to też... zależy. To zależy, jak te wsie są ułożone, bo jeżeli te wsie gdzieś mają blisko miasto... Właśnie prawowicie ty masz blisko miasto, nie oszukujmy się, bo ty masz bliżej do miasta niż ja. I ty powinieneś mieć spokojnie, tylko właśnie ten ukształtowanie teren. Terenu. Kształtowanie terenu dużo daje, że jednak tracisz ty na tym. Ja mam płasko, więc u mnie ciężko, żeby coś ogarnąć, a jeszcze dodając, że mam przestrzał do tego właśnie nadajnika bez żadnego lasu, bez niczego, tym bardziej daje mi o wiele lepiej. No, no ale no cóż, no takie już jest życie. Dlatego ja teraz też mówię, że u mnie... O Jezus Maria, ale mi się w uchu ten odetkało. Strykło, aż mnie zabolało, nie? Bo ogólnie mam wizytę w czwartek. Zobaczymy, co to się w czwartek, będę już wiedział. Jak nie, no to znów na Warszawa i tam się mną zajmą troszkę lepiej. Ale podobno znów coś z tym uchem mordy jest nie tak, więc no zobaczymy, oby było dobrze. Ale no kurwa, jak mnie zabolało teraz, nie? Ale
Chłopie, normalnie jakbym odzyskał słuch, nie? Jak mi pstrykło, to tak jakby mi się coś odkleiło, jakby i bym słuch odzyskał, nie? W ogóle teraz, jest, bo słyszę teraz dźwięk fenda w słuchawce, bo tak to nie słyszałem. Ogólnie ja i tak mam tam ubytek ponad 40 czy 50% słuchu w tym uchu. No ale jak jeszcze masz coś z nim... A jak jeszcze teraz chory, to już w ogóle kompletnie powiem wam, że mało co słyszę, nie? No i powracając tam, więc ja nie mogę nazwać, że cała wieś nie ma internetu, bo jakby nie patrząc krańce tam Solca, czy reszta jak na górce tam mieszkają w stronę Gostynina, to oni mają, chłopie, internety i no w ogóle całkiem inny, tereny. No, ukształtowanie mnie rozbiło, nie? Jak patrzę na mapkę, to jest tak, że kurna, nie wiem, obręb 400 metrów, jakby ktoś postawił kurna... Czyli tak samo jest, jak na przykład mieliśmy live'a u ciebie, tak? Jak jechaliśmy. No. Dojeżdżaliśmy tutaj z nagórką w dół, w stronę już ciebie tutaj, wiesz, jak już widzisz kościół i tak koniec, jest. Internet zrywa się, dziękuję, do widzenia. No. Dokładnie tak samo było. Niestety, no. Dobra, także Adaś, wiesz co, ja teraz sobie... ja ci zostawiam fenda. Chcesz, możesz się przejechać Deutschem, bo jest pełny. O. Jak masz taką na przykład chęć. Bo chyba jest, bo ja dwa tam zbiorniki wysypałem, więc mi się zdaje, że on jest pełny. Dobra, jest pełniutki. No, to możesz mi gdzieś go wysypać, tak? To i potem chodź akurat ty. Wrócisz i możesz kosić. I wtedy chyba będziesz kosił do końca. Bo ile tam masz na tej twojej zegarku 17 godzina? 17. No to 17. Niecałe, tam 16 minut, 15 gdzieś. No dobrze, 15... czyli jeszcze masz ponad połowę odcinka. Ty, dobra, no to na tamtą przyczepkę tak to będziesz sypał, nie? No to super, to jak ty, ja przyjadę, ty to se koś. Spróbuję to jakoś obkosić może właśnie. I będę, albo ja już przyjadę se z wałami, właśnie nie będę się pieprzył w koszenie, a ty se będziesz fajnie to kosił. Także spokojnie możesz to ogarniać, mordo. Okej, a najpierw ten klin właśnie, ja jeszcze tu stanę i no tam sprawdzę zaraz w swoim tam Androidzie, czy tam u Zbyszka może, czy u Chyńka, nie przyjmują gdzieś kukurydzy, bo byśmy ją od razu wozili, bo no sucho ona jest. O kurna, słonecznik 1800, a mamy 12 ton. Hello. Ale boli. Ty, kukurydza 870, ale nie jest na zwyżce ani na niczym. Dwie ceny po 820, 870. To są dobre? Ki dwie. Dobra, wiozę na razie, nie jest kasa, aż nam taka gwałt potrzebna. U Adasia najwyżej sprzedamy sobie słonecznik. Na początku odcinka. Bo u Adasia będzie kolejny nowy nabytek. Dobra. Więc będziemy sobie działać. Naprawdę bardzo fajny sprzęt, ostatnio testowałem i na pewno pomoże nam znów w takiej prędkości dla tej serii, nie? Dobra, wiecie co? Ja wolę sobie pojechać drogą. Ja go nie testowałem, więc mam chęć. Tak, jest chęć, tylko trochę szkoda, że nie można go składać, ale nie będę wam spoilerował, to sobie pożyję ta, zobaczy ta, tak? Ogólnie miałem chęć na nocny odcinek i to taki bardzo fajnie pomyślany, ale to też nie będę wam do końca mówił, bo potrzebuję takiej akcji, bo mówię tak, no kombajn, no to nie za bardzo wtedy będzie wypadało coś kombajnem robić i też nie za bardzo wałami, ale to ja sobie zobaczycie, będę chciał kombinować tutaj fajnie na tej serii i zobaczymy, jak to wszystko fajnie sobie wyjdzie. Lubię, kurde, jak tutaj właśnie te ciągniki mniejsze, jak gdzieś pod tą górę ciągną i jest ten taki zajebisty dźwięk, nie? A później nagle, gdy on już jedzie sobie na tym luzie, to na luzie. To już tak jedzie, o. Już tak po prostu. Razie. O, mamy 43 na godzinę, jest pięknie, słońce świeci. Oczekamy, dzisiaj jest to 19 śnieg, tak nic nie pada. No, mogliby naprawdę fajnie, wiesz co, chciałbym. Żeby nie było już tego zmieniania biegów, ale żeby był dźwięk tak jak... Kojarzysz tego case'a, co ja mam teraz na tej serii, co właśnie też grałeś, jak na live'ach mieliśmy? No. Co jemu słychać, jak on... Tak jak u Krzyśka w case'ie jest, wiesz, ten taki... No kurde, jak ja bym chciał, żeby oni takie dźwięki, nie? Bo to idzie dopasować, nie wiem, przypuśćmy, przy 10, przy 5, 8... 13 kilometrach na godzinę, żeby te tak jakby biegi się zmieniały, nie? No bo jak wiadomo, tam jest, nie wiem, 16 tych biegów, już czy tam... było w poprzednich farmingach też, w niektórych modach to robili, modach. Tak? Więc mówię, kurczę, fajnie, jak oni by się postarali o to, nie? Ale no pewnie znając życie, to nie pójdą w ten deseń. No ciekawie mnie naprawdę, liczę, że no będzie odpał tym i to nie będzie szkoda, tylko, że... Ej, ludzie, może wy wiecie, jest w ogóle coś takiego, że jest jakieś, nie wiem, forum, w którym ludzie się wypowiadają, może zdobywają jakoś lajki i oni patrzą na to pod takim względem, żeby właśnie, nie wiem, co dodać do tego farminga i w ogóle jakoś to rozpatrują to? Jakąś francuski pewnie forum szukać.
Albo niemieckie. Albo niemieckie. Bo w Polska na pewno. Ja muszę do tych swoich napisać, czy jest w ogóle coś takiego. Kurde, bo może to no naprawdę lud. Tak jak my, grając ciągle w tego farminga, moglibyśmy im dać więcej takich rzeczy, które naprawdę by się przydały. Dobra, Deutschem chyba nie jadę, więc ty go mi przyprowadzisz, a daś jak możesz, to tam ino wyjdź z kombajnu. Czekaj, bo dojeżdżą do przyczepy, gdyż muszę ją opróżnić. Dobra. To jak widzi ta mordy i jest tutaj nóż piękny. Aha, ty, o, bo ja miałem je kosić. Dobra, to ja se jadę, przecież ja zapomniałem. No jo, jedziemy wałami tam. Krzysiek na pełnej. Zobaczymy, jak to się tam będzie wałkowało. Choć i tak na spokojnie, mamy tam z 18 minut odcinka, to ja sobie bym zdążył tutaj najpierw troszkę pociąć, żeby mieć większe areo, bo z wałami tak jak wpadnę, to chyba będzie moment, nie? O, luz, ale wiesz, to ten klin już masz, więc... Ten klin naprawdę ci dużo da. Dobra, zaraz będziemy patrzeć co i jak. Bo ja już skończę ten klin, nie wiem, to jest 2 minuty koszenia i... Nie, ogólnie robić... O Jezu, tak ten słonecznik to nie zniknie. Ale nieważne, że nie stoją na 54 słoneczniku, więc spoko. Miałem ogólnie robić sobie wałami po orce to nowe pole, ale mówię, kurde, robiłem to nowe pole, a Daś orał to nowe pole i gnojowica tam była. I mówię, ja bym teraz miał, to mówię, lepiej nie, zrobimy sobie najwyżej jakieś siewy już wtedy, bo już ono będzie ładnie pokazane, jak wygląda i wszystko ładnie, pięknie, teges. A jak nie, no to wtedy w następnym sezonie, bo już mamy naprawdę bardzo fajne akcje powymyślane, co się już tam będzie działo. Także ja już się naprawdę nie mogę doczekać, co to tam będzie, kurna, coś... Ale każdy się podjarał tą drogą, co nieco żeśmy tam tak? zrobili na to nowe pole, no. O, to cieszę się bardzo serdecznie. Najbardziej rozbił mnie komentarz, który YouTube nawet zablokował, co nie? Aha. No kurwa, jak mi się ta droga podoba. Także jak coś, to powiem wam, roboty jest trochę, bo tylko że to trzeba robić na singlu, tak? Bo ja musiałem wypożyczyć mały siewniczek do tego i musiałem, wiecie, najpierw na środku zasiać, objechać dookoła agregatem, żeby był taki wąski paseczek i później po bokach, tak? Ale powiem wam, no, że jak coś, wiele, no, tak. Jak coś, to powiem wam, że ja z chęcią bym porobił tutaj takie niektóre dróżki do tych naszych pól, bo nie ma, tak? Czekaj, tu trzeba jechać do przodu czy do tyłu cofać? Do tyłu cofać z tym, z naszym... Do tyłu, tak. Tak, do tyłu trzeba, bo Bogdan, pamiętam, tyś tam tak coś robił. Ja, no bo to musisz, wiesz... Razem z rozkładaniem też mu pomóc, żeby on tam... Tak, on od razu ma... Tak, od razu nawet nie trzeba włączać. Fajne to jest w wałach, że kurna, później możesz sobie 55 razy nawet pojeździć, tak jak tutaj po kukurydze. No. Więc nie, tutaj jest spoko, bo mówię, kurczę, tak ostatnio jeden, na targach właśnie o tych wałach, tam dużo się rozpisywaliście i tak daliście mi właśnie tutaj pomysł na tą serię. Wiecie co, ja ten będę tu chciał klinik zrobić, cofnę sobie. Więc spoko, jest sucho, to mi się tu nic nie będzie kleiło do wałów. Nie, no cieszę się, że mamy tego Masejka, bo mówię, on do samych wałów, czy... To jest taki pikuś, więc jest właśnie do karmienia on będzie naprawdę spoko. Na razie na luzie. No tak, jeszcze akcja wały u mnie nie było na kanale, jeszcze tymi wałami też nigdzie nie robiłem, oprócz live'a. Spoko, naprawdę szybko ci poszło. Mhm. Fajnie to idzie. Teraz tak sobie patrzę, to... Też jestem zadowolony z tego, że właśnie ten klin... Dobro obrałem, o. Obrałem, wiesz, po najdłuższej prostej, więc to szło jak najszybciej. I nadal ten klin jest też w sam raz dla ciebie. Ja tu sobie jakoś objadę tu zaraz. O, luz. Mogę cię przeciąć przed tobą. Nie, luzik, wiesz, ja sobie i tak tam... A wałami to tam możesz... Tak. Ale kurde, fakty, ej, fajne to może być kultywowanie po takim tym. Nie potrzebujesz, kurczę, tego, no bo tu mówię, po kukurydze to pasuje, nie? Jeszcze, bo tam po rzysku, czy w ogóle po takich tych, to luzik, nie? Ale tak to jest gitara, ale nie, mówię, gruberować się będzie. Posypało trochę tutaj, ładnie posypało. Tak, no ty będziesz miał tą szczepę też jeszcze pełną może? No nie wiem. Ile ty na razie to. Na razie to wysypałem tutaj 7,5 tony, czyli pełną tą, ten zbiornik. Tu mam 3,5 tony, no i plus tamta cała jeszcze strona, no to... Ładnie. No jest szansa, bo to będzie teraz ta najdłuższa prosta, jak to się mówi, tak? Więc... Będzie dużo cięta. Kurde, tu jak... A nie, no wprawdzie większy kurz, czy by się przydał z wałów? Nie mam pojęcia, może by wpłynęło to pewnie jakoś na... Myślę, że jo, przydałby na się. Na fizykę, ale przydałby się, bo wiem jak się wałuje, jak się kurczy kurzy, nie? Jeśli chodzi o jakieś drobinki, tekstury, nie, no bo to naprawdę jak po deszczu, to... Spoko, mogliby takie coś zrobić, tak jak z kół, widzicie? Takie coś wypada, nie? To takie coś by było naprawdę zajebiste, jak nie wiem, po deszczu byśmy wyjechali, czy coś w tym stylu. No ale to wiesz, że to musiała być cała fizyka gry zmieniona. No, fizyka tego, nie?
Ja kurczę, kiedyś pamiętam, jak Fałę zrobił, jak deszcz padał, to z Rynny normalnie woda leciała, nie? No, i mówię, żeby ludzie mieli kogoś takiego u siebie w farmingu, na pewno też mają takich ludzi, ale że nie pójdą po właśnie po taki pomysł, bo mówię, oni nie spędzają pewnie, wiecie, robią to wszystko w takim typowym standardzie i w ogóle nie spędzają tyle godzin na farmingu, więc nie wiedzą, co tak naprawdę się mega przydaje, tak jak albo nam, się boją czegoś, że nie wiem, że nie wyjdzie, pociągnie zbuguje mi to, czy coś zacznie się bugować, nie wiem, szczerze naprawdę nie wiem, czemu tak to wygląda, no bo mówię, no jeżeli typowi tak jak na przykład modmakerzy mogą sobie tak Cattle and Crops nie? Fajnie na przykład wymyślił z tym, że deszcz nie przenika przez budynki. No i tu w farmingu też to by było spoko, bo kurna zostawiasz brudną maszynę w shopie, a una ci się później nagle tak jakby no stała gdzieś na tym. W ogóle po co wiata wtedy, tak? No. Maszyna, no i mówię, te kałuże też fajnie wyglądają, to jest kurna, no naprawdę wielki plus dodatkowy, tak? No i farming plus jeszcze z siebie to, że on ma fajne, naprawdę oryginalne dodatki. No, tu miód i orzeszki, no ale zobaczymy. Czekamy do października. O, mam, no kurde, już coś by mogło się znowu pokazać. Bo już niedawno było, ale przydałoby się coś, z chęcią bym już obejrzał. Tak ogólnie będziesz chciał tu kosić, czy nie? Wiesz co, na razie tak mi się fajnie wałuje, że nie wiem, dobra, zobaczymy. No dobra. Fajnie, że te teksturki to wszystko fajnie ze sobą współgra, bo tymi wołami jeździsz i one tak są. 360 to nie są, to są jedynie te oryginalne. W ogóle są 360 do 18? 17, przepraszam? Chyba nie. Bo już teraz sam nie wiem, nie? Bo pamiętam, że w poprzednim były, ale czy w tym nie są? Nie, nawet. Nie pamiętam. Pożyjemy, nie zobaczymy. Na pewno już 5402 komentarze będą napisane, czy są, czy nie. Tutaj no Brączka nie ma, bo Brączuś by mi pokazał, jak się ten, ja się dopiero uczę wałować. W tym roku też będę wincy wiedział. Najgorsze jest to, że najwincy się nawałowałem, ale po nocach. No bo wiecie, tak czas siało się, od rana się pouprawiało i w ogóle popołudniami się siało. No i tak wychodziło, że przychodziła noc i trzeba było wałować, a nie wiadomo było, bo tak też te łapane były na siewy, bo a to padało, a to tamto i mówię, co, rozpada się, nie powałuje, to szkoda, nie? No to dobra, od razu zasiałem, no to mówię, dobra, jedziemy i tak, kurczę, trochę po nocy się robiło. Teraz będę halogenki sobie zakładał niedługo do 60, bo jednak, no nie jest dużo, jak sami wiecie, ale kurczę, czasami jednak wypada tak, że a to trzeba gdzieś jechać po coś tego tamtego wieczorem, no i jednak tego oświetlenia dobrego nie ma. A takie halogenki, kurna, to nie jest jakiś spory wydatek, a przy okazji naprawdę bardzo fajne oświetlenie i ciągnik też nie dostanie tak po dupie, bo ja mam tych halogenów takich, wiecie, starodawnych i w ogóle to aż kurwa pasek od alternatora to napięte jak plandeka na żuku i piszczy niemiłosiernie, a smród taki, że aż jakby się polił. Także no tutaj przydałoby się, tata musi sobie coś tam pomącić. I tak myślałem, żeby założyć sobie dwa na przód i dwa na tył albo trzy. Jeszcze nie wiem dokładnie, także zobaczymy. Ale raczej dwa tu, nie? No, po dwa będzie najlepiej. No bo trzeci to byś musiał tak bardziej... Trzeci chciałem na błotniku, żeby typowo szperaż, był tak, gdzieś tak, na ten, nie? Bo mam, bo ja mam, u siebie mam tak założone, że mam dwa z przodu, jeden na górze z tyłu i jeden tak na błotniku, żeby wiesz, gdzieś tu na maszynę typowo był skierowany, nie? Yep. Ale tu gdzieś coś się puknęło, tu już kabelek nie łączy, gdzieś w dziurę wjedziesz, tu zaraz... A i tak to jest wszystko, trzeba byłoby to tą całą stacyjkę też poprzerabiać. Tu przyczepą patrzniesz tu tam, złamiesz coś. Ale wiesz, tak jest jak wiesz, nie robisz dużo po nocy, nie? To to jest tak niepotrzebny, nie zrobisz tego od razu i tak później schodzi, że jesteś na polu, a coś ci się tam gdzieś coś dzieje, nie? Nie powiem. Ale ważne, że światełka zwykłe są. Nie ma co się bać, można zjechać. A nie to jak co niektórzy czasami jadą i latarkami świcą. O, są niektóre u nas agenta, później się dziwić, że wypadki. Także tutaj... Ale kombinacje są? Są. To najważniejsze. Dobra. Mega to idzie. Patrz, kurna. Polak potrafi. Powiem, myślałem, że cię dogunie szybci. A to idzie. Ty, wiesz co? Mamy cyk, cyk, cyk. Ty se akurat tam od dołka kosisz, nie? Tak. I tak na miniaturkę to będę stawiał dwie rzeczy, bo większą część odcinka to robiłem. Ale dam ci właśnie, żebyś sobie zobaczył, jak to się ten... Tym no, robi? Możesz się przejechać. Nie ma problemu. Akurat jeszcze zdążysz. Zrobisz dwa przejazdy i wysypiesz. Dobra, jestem Krzychu. Ja ty jesteś Artur, dobra. Mi oka zajebał. Wiem, znaczy ogólnie niektóre mi się tektury nie odejmą dopiero jak przejechałem i nie zginęło po 3 sekundach. Nie wiem, czy to tak pod takim kątem powinienem kosić kukurydzę. Ona by mi się nie... Ona by mi nie wjeżdżała w ten. Jak trzeba, to trzeba. Jakby. Ale tu ja chyba mam pomysł, jak to sobie zrobię.
trochę więcej zabawy, tak? Ale może bardziej realnie. Poprzecznie jak jedynie sobie bym tak z chęcią... Jak to, tu już skończyłeś ten klin cały, tak? Tak, tamto już jest całe skończone. Kurde, serio on po tą teksturą, jak agregaty idą tą skośną, to serio uprawy tak nie ten, nie wyglądają dziwne. Nie wiem. Aligatory nie wychodzą? Nie. Aligatory. Dobra, ja sobie jeszcze tu zbiorę to z poprzeczniaka. Ale się tutaj nabrałem jak dzik. Ale tu ściąga mnie. No, musisz uważać tam na dołkach. No, na nierównościach bardzo. O, i pęknie. To jest 83%. No jeszcze powinieneś zdążyć do góry pojechać. No, bo ja miałem 50 parę procent, więc myślę, że do połowy tego dojedzie, nie to nawet do końca. Zaraz zobaczę, jak to sobie będę chciał przeciąć. Tak, ja bo wyciąłem sobie na równo, wiesz, będę jeździł z rządkami. Lepiej mi się jeździ, bo z kabiny mi wtedy łatwiej ogarniać. No wiem. No jak tam sobie życzysz. Kurde, dobrze, my mamy tego klasa, nie? Ja cię kręcę. Nie wyobrażam sobie teraz jakimiś małymi piątkami się męczyć. Nie powiem. Dobra, tu pojedziemy jest, i omniemy sobie. Jest o wiele lepiej. Jeden z najlepszych kombajnów, nie powiem. Chyba tak, jeśli chodzi o średnie kombajny do farminga, to oprócz New Hollanda, tego poprzerabianego, choć wyglądającego prawie jak oryginalny, to i tak każdy na nim gra, ja też z nią chęcią, bo naprawdę jest zajebisty. To drugim średnim właśnie będzie ten. Dobra, 94 może być. Jo, ciśnij. A tam wyłączyłem łucarnię całą. Ale ładnie, ty, naprawdę najpiękniejszy. No to dwie przyczepy wywiezione jak nic, nie? Fest, masno ile fest. Tam było? Tam? Caluśka, 19%, 19 ton. 19 ton, no. No tu już pewnie na tej przyczepie jest te 19. Albo jak nie, to przynajmniej będzie. No, poczekaj, 7. A tu zbiornik będzie i to na luzie będzie zbiornik z tego pola jeszcze nowego. No, myślę, że z 20, niecałe 20 już będzie. Także ja sobie jeszcze pojadę, kawalątek. I będziemy kończyć, bo chcę jak najszybciej też go wrzucić dla was, mordy. I zrenderować. Yep. Także dobra, nawet nie będziemy jechać, lepiej zrobię krótszy, a ważne, żeby był. Także mordy, co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Idziemy zobaczyć, jak tu o, Januszek nasz pięknie sobie wałuje. Nie ma. Mariuszku. Także mordy, co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie o dzwonie, nie zapomnijcie też o konkursiku. Także co? Ja wam, mordy, bardzo serdecznie dziękuję. Do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się, z czołeczka. Cześć. Hello.